Dzień dobry, witam was serdecznie, ja jestem Yoshi, jest dzisiaj ze mną Noliv. No cześć, witam serdecznie. No cześć, słuchajcie, prosiliście bardzo o Nolifa, więc dzisiaj wbijamy się na jego konto. Tak właściwie to ja ukradłem, bo jak widzicie, tym razem sam się będę po nim poruszał, więc nie ma tak, że ja sobie patrzę i tak dalej, tylko najzwyczajniej w świecie jestem na jego koncie. I ten, Yoshi mi odda konto, jak wbijecie 10 tysięcy łapek, więc musicie wbić teraz, bo nie będzie odcinków u mnie na kanale, to jest jedna sprawa. A druga sprawa. Jak wbijecie 30 tysięcy łapek, to zdejmę to i pokażę wam, co mam pod tym, pod czapką. A nie wiecie, co mam pod czapką i się nie dowiecie. Nigdy nie zdejmę czapki, jak nie wbijecie 30. Nigdy. Ja też nie wiem, ale chętnie bym się dowiedział. Mam nadzieję, że się jakoś dogadamy, Piotrek. No dobra, tak czy siak, słuchajcie, kanał Nolifa będziecie mieli w karcie na górze oraz w opisie oczywiście. No i cóż, przejdźmy w takim razie do jego konta. No i nie zapomnijcie też o sobie dzwonę, bo to jest dosyć istotne. Tak czy siak, słuchaj, tak? No, moje konto nie jest za bogate, jak coś tam, to wiesz, spokojnie. Ja gram dopiero od końca trzeciego sezonu, więc tam... No właśnie pamiętam, to właśnie pamiętam. Więc słuchajcie, na początku wejdziemy sobie może w glidery. Zobaczymy, co tam właśnie Nolif ma propos gliderów. I widzę, że no tutaj, powiem ci, że masz taką skromną kolekcję bardzo. W sensie... Wiem, ja wiem doskonale. Większość z karnetu bojowego. Tak, tak. Naprawdę, słuchajcie, mamy smoka, czyli no smok został kupiony. Mamy też sonda planetarna, czyli no to też zostało... A sondą planetarną opowiem ci coś? No. Miałem kilos ten od razu do zestawu, ale go jak pojawiła się ta opcja z wymienianiem, to go oddałem, żeby sobie kupić jakiegoś skina, już nawet nie pamiętam jakiego. Ale zwróć uwagę na parasolkę z trzeciego sezonu. Nie każdy taką ma. Ogólnie to dla beki założyłem sobie TikToka, więc jeśli chcecie zobaczyć, jak coś odpierdzielam dziwnego na ulicy, to nick Yoshimayo. No, mówisz o tej takiej w te, Boże, jak to się nazywa, w graffiti, tak, nie? Tak, no. Tak, to nie, to był trzeci, to, nie, to, to ta był czerwona, czwarty, czerwona to był czwarty, chyba, ta czerwona. Czerwona w smoki to była. Widzisz, trzeci. Pamiętam. Tak, tylko dzieci z lat 90. pamiętają XD. Ja. A propos tego smoka, nie? Od razu ci powiem, bo kupiłem sobie, wchodzę, ja ogólnie nie przepadam ze skinami, mówię, to ja mogę grać Bambikiem, nie? Ale mówię, wchodzę do sklepu, patrzę lotnie ze smokiem, mówię, ty, fajna lotnia, jednak podobała mi się strasznie, nie? No. Ale widzisz, którą mam teraz lotnię wyekwipowaną, widzisz, nie? Znaczy, wziąłem sobie inną. A, to miałem parasolkę w każdym razie. I dlaczego nie gram smokiem? Bo on jest tak wielki, że on zasłania cały ekran, nic jest nie widać, głośny. Nie? Jest głośny. Lecisz na budynek, nie? I nie widzisz, czy coś na tym budynku jest, czy nie ma, nie? Więc go zmieniłem, bo to jest bez sensu. No i głośny też jest. Dokładnie, dokładnie. Więc tutaj macie protipy od razu. Przejdźmy w takim razie do kill-offów twoich. No i... Okej. Okay. Złe działy wybierasz, złe działy wybierasz. No właśnie, powiem tak, no widzę przede wszystkim wieczną zamarzlinę, czyli piąty sezon był grany. A wiesz, ale wiesz co? Odblokowałem go z 2 dni temu. A okej, okay, dobra, tak też może być. No i widzę tak, z karnetu, no to tutaj też masz mało tych rzeczy tak naprawdę. Masz przepychaczkę do kibla połączoną z katadą. Wiesz co, i właśnie z tym kill-offem to ludzie właśnie najczęściej kojarzą mnie. A. W sensie na polskim YouTubie, bo ninja tak, ale mnie na polskim YouTube. A, bo ty na początku żeś używał tego, pamiętam. Tak, ja prawie zawsze tego używam. To jest z tych setów, z kill-offów, to właśnie używam tego kill-offu. Do reszty jak przejdziemy, to ci powiem, czego najczęściej używam. Są filmy nawet na YouTubie, jak ludzie wstawiają i mówią tak. O lol, to chyba Nolif, chyba zabiłem Nolif, albo chyba Nolif mnie zabił, bo właśnie koleś jest ubrany w ten kill-off. No i jeszcze w innego skina i inne skrzydła, ale to ci powiem, jak tam będziemy do tego. To nieźle. Dobra, no to w takim razie ja ci założę ten kill-off. I tak, niespodziewanie może przejdźmy do spadających rzeczy, bo w sumie tutaj też z niektórych skinów można otrzymać ten efekt spadania. No i widzę, że tak, no tutaj to tak klasycznie masz też z karnetu. Wiesz co, lubię rzeczy, które mało ekranu zabierają, wiesz, także widzisz, jak lecisz, to widzisz, wiesz, strasznie. I akurat jeżeli chodzi o spadania, to chyba z tego co wiem, to nie da się ich kupić, więc to jest chyba tylko z karnetu wiesz, rzeczy. Przy niektórych skinach, na przykład jak jest skin babki kruka, bodajże, to ona ma efekt spadania, no. No to tak, tak. A to dobra, tak, nie ma takich rzeczy. Wbiłem ci od razu na skiny. O kurde. Dobra, no to słuchajcie, to będziemy przy skinach w takim razie teraz. No i tutaj, no również... Większy wybór. No już większy wybór, to znaczy masz skiny, których wiele osób nie ma. Chociażby skin Galaxy. A powiem ci taką ciekawostkę, właśnie. No. Na razie
Dobra, no, powiedzmy na razie o Galaxy. Galaxy mam, bo dostałem od Epic Gamesa tego Note 9 za friko i powiedzieli, że mogę albo coś z nim zrobić, albo po prostu, żebym sobie go miał. No to i tak nagrałem im film za darmo, można powiedzieć, że za darmo za telefon, ktoś zaraz powie. No i jak odblokowałem, to miałem od razu tego skina, nie? No, mega fajnie. No, mega ciekawostka fajnie. Jest taka, że jeszcze jak w ogóle on wszedł, to byłem z Sandrą w galerii i Sandra sobie zalogowała się na tym, na Note 9, ale to jeszcze było przed tym, jak oni zakazali, wiesz? ale okazało się, że ktoś odebrał. O! Smutno. Smutno, no. Dobra, coś jeszcze tam masz ciekawego, bo ja tu nie mam całego screena zrobionego. No mamy, tak, mamy czaszkowniczkę, no to w sumie to jest, widzę, że nowsza wersja, no bo nie było żeńskiej tak naprawdę wcześniej. No. Więc teraz tak, przejdźmy sobie w takim razie. Poczekaj, jeszcze ci powiem odnośnie skinów. Wróć. No. Już? Tak, już. Patrz, tylko nie wiem, czy oni to naprawili, czy nie, ale jeżeli nie, to to konto jest oryginalne na jakiś sposób i powiem ci czemu. Mhm. Bo widzisz tego białego skina, on się tam nazywa ta karta, biała karta czy czerwona karta, anyway. Tego kolesia w białym garniturze w każdym razie, trzeciego od góry. To powiem ci, że to konto jest o tyle oryginalne, bo kiedyś był konkurs, znaczy kiedyś Epic Games zrobiło ten turniej, co trzeba było tym ekipom busy przejąć. No i tam było 40 tysięcy złotych i oni dali nam te właśnie te skiny na konto. Po prostu, wiesz, nie musieliśmy ich kupić ani nic, tylko po prostu one się pojawiły przy wylogowaniu. Mhm. I z tego co wiem, przynajmniej tak było wtedy, ten skin ma też plecak. A na moim koncie nie ma tego plecaka, możesz sobie zobaczyć plecaka. To zaraz zerknę. Tylko tak jeszcze powiem, że widzę, że tak, że masz Walkirię jeszcze fajny, z tych fajnych skinów. No i w sumie mało osób to ma, ale Strażnika Miłości. Halloween... to był pierwszy skin, który kupiłem w Fortnite. Pamiętam. Właśnie grałeś z tą przepychaczką do kibla i właśnie tym skinem. I tak, pamiętam, że takie combo grałeś. A z tych ulubionych skinów to powiem ci, że to są ta babka... Ta jak ona się tam, ta złodziejka, kurde, tam ma tą maskę. No, Ladako. I te dwa ostatnie skiny, które masz, czyli Bright Bomber i ten z Halloween, to są skiny, którymi teraz zawsze gram, po prostu jakoś, nie wiem, zdaje mi się, wiem, że babki i chłopy mają ten sam hitbox w grze, ale jak widzę mniej na ekranie, to czuję mi się też lepiej. Mi też się gra lepiej babeczką, mi też się gra lepiej babeczką akurat. Dobra, no to słuchaj, w takim razie przejdźmy do plecaków właśnie. No, okej. Okay. Dobra, okej, okay, czyli tak, generalnie... Widzisz, nie ma tego plecaka. No nie ma plecaka, rzeczywiście. Ale to jest w ogóle fajne, bo te odcinki są na tyle spoko, że jak biorę zazwyczaj właśnie youtuberów, to my często albo dostajemy jakieś rzeczy, albo już graliśmy od jakiegoś początku Fortnite'a i tak dalej. I często właśnie są takie sytuacje mega ciekawostkowe. Na każdym odcinku zauważyłem, jak już nagrałem, bo nagrałem z Jacobem, nagrałem z Manojkiem, ostatni odcinek właśnie był z Manojkiem. No to właśnie, kurde, zauważyłem, że jakby mamy pewne przypadki, których ludzie nie mają i to jest dosyć ciekawe, nie? Tak, to jest dobre. I jak nie wiem, czy zauważyłeś, ale mam dużo rzeczy nie mam, ale większość rzeczy to są skrzydła. No, zauważyłem właśnie. No i właśnie te skrzydła, te anielskie od tego posągu, że tak powiem, jest właśnie ten set, który ludzie mówią, że tak jakby, wiesz, należy, tak jakby... Do mnie sobie ludzie po prostu chodzą i widzą koleś z przepychaczką, z tymi skrzydłami, to już wiedzą, że wiesz, coś się może zasądzić, że to jestem ja, no nie? I na przykład skillem Galaxy, bo to już wiesz, skina Galaxy nie ma dużo osób akurat, więc jeżeli założysz taki set, to ktoś sobie myśli, oho, to chyba Noli. I chyba z dwa filmy są na YouTubie o tym, że ktoś myśli, że go zabije, no to nawet nie wiem. Po prostu tak się złożyło. No, w sumie też mam takie swoje sety, po których ludzie mnie poznają akurat, więc no. Bo najczęściej gram właśnie czarnym rycerzem, właśnie od razu starszym z czarnego rycerza. No. I właśnie najczęściej mam kill off ten slurp juice'a, ten... A, wiem, który, okej. Okay. No powiem ci, ale ostatnio powiem ci, że przestałem w ogóle jakieś plecaki nosić. Nie wiem, tam chyba jest niezałożony. No i lepiej mi się gra o wiele bez żadnych plecaków. W sensie większa widoczność znowu, nie? Jestem chory. No właśnie widzę, że ty grasz pod tą widoczność najbardziej. Dobra, to słuchaj, przejdźmy w takim razie do emotek, to ja sobie tylko rzucę tutaj... O kurde, nie mam skrzydła, no dobra, będziemy musiał mnie naprowadzić. Ale widzę, że masz już fajne emotki, bo tutaj grasz na jakimś instrumencie, o jakaś DJ-ka tu się odpieprza. Kupiłem ten instrument tylko pod odcinek Simon mówi, wiesz? Bo serio? Nagrać tak, mam pełny pomysł z nim i dlatego go kupiłem, bo pomyślałem, że to będzie coś nowego, będzie fajne, ale jeszcze nie było, więc taki spoiler u ciebie, nie? No, to w sumie fajnie, dobra. To teraz tak, przeglądnijmy sobie szybko w ogóle te skiny. Widzę, że tak, dużo jest oczywiście starter packów, tutaj mamy kupiony.
No generalnie kolekcję masz dosyć spoko, jeśli chodzi o emotki i tak dalej, widzę, bo często jest tak, że w poprzednich odcinkach na przykład to chłopaki mieli bardzo mało kupionych tak naprawdę skinów i tak dalej. A tutaj widzę... Znaczy z emotek, ja lubię emotki sobie pokupować, głównie emotki kupuję zazwyczaj teraz skinów rzadziej, bo jakoś serio? Tam... Mam te skiny, które już bym chciał mieć, rzadko jest taki który bym powiedział, o, tego chcę mieć, szczególnie nie, jak widzę kruka w sklepie no. I to nie, kruka u mnie nigdy nie zobaczysz w ekwipunku od razu z sklepem, bo ja to mam, nie wiem, tak mi się kojarzy z no, taki dziecinny skin trochę, wiesz, tak... No taki zbyt taki, wow, no właśnie, ale on jest zły. Ale wiesz takiego. Co, tak szczerze, co do kruka, to powiem, że jak wchodził kruk ogólnie, to strasznie mi się podobał, w sensie, bo ten trailer był taki wow. No. Jak na Fortnite'a, więc to mi się akurat mega podobało. A i wiesz co jeszcze? Bo nie wiem, w którym jest. A jesteś w emotkach. Shuffle to znaczy... Dance to jest ogólnie najlepsza emotka, moim zdaniem. W sensie najbardziej lubię ten elektryczny podrygi po polsku. No, kurde, który to był? Czekaj, no, teraz ci nie powiem, bo nie mam screena. Dobra, widzę. No, to jest chyba moja ulubiona obecnie emotka z tych wszystkich, które tam mam. Mhm. A jeszcze odnośnie plecaków tylko powiem, coś by mi się przypomniało, bo akurat mam screena otworzonego. Nienawidzę tych plecaków ze zwierzętami. One mnie tak tiltują. Serio? Tak, one mnie, wiesz co, miałem sytuację i ja się dziwię, że ludzie ekwipują, bo ostatnio miałem sytuację, gram sobie duo, biegnę sobie ze znajomym, biegnę i wiesz co się stało? Biegnę obok jakiegoś budynku, normalnie bym przeszedł, nie? A nagle słyszę jakieś hał, nie? Mówię, ty koleś jest w tym budynku, nie? I żeśmy go zniszczyli, no i te plecaki cię tylko wydają, stary, przez ten głos i ludzie je zakładają, ja tego nie rozumiem. Taki serio, one wydają dźwięki do innych tak, ludzi? Tak, wydają. Ej, te odcinki są naprawdę wartościowe, tak zauważyłem. Tyle, co się ludzie tutaj dowiadują, to serio. No, bez kitu. Dobra. Dlatego jak wyskakuję z busa i słyszę, że ktoś ma już hał, to mówię, dobra, koleś. No, to już po nim zaraz będzie. Dokładnie. Dobra, w sumie teraz tak, zerkniemy jeszcze sobie na twój karnet bojowy w tym sezonie, no to widzę, że masz praktycznie połówkę tutaj wbitą, tak naprawdę. Mhm. I level w tym sezonie 36. Bo zawsze mam tak, że wbiję ten karnet na koniec, jak już są wszystkie te tygodnie odpalone, ja to teraz sobie siadam, wiesz, jakaś taka partyjka 6 godzin i od razu wszystko po kolei lecimy, nie? No właśnie, też mam a tak to, samo. A to, co teraz mam zaliczone, to po prostu, wiesz, jak ja jakoś grałem czy coś, to po prostu mi się jak coś zaliczyło, to się zaliczyło, ale to nie ma tak, że ja patrzę zadanie, okej, okay, teraz lecę tam, żeby to wykonać, nie? To przed końcem sezonu raczej. No, dokładnie. Dobra, to w sumie chyba wszystko już przeglądaliśmy tak naprawdę. I teraz tak, mam do ciebie takie pytanie. Czy masz osobę jakąś, której chciałbyś, żebym się wbił na konto? Czy masz jakiegoś... Czy masz taką osóbkę? No, możesz pomyśleć na przykład. O, to Nitashiego, chcę. Tak? No, dobra. Albo Royo. No nie wiem, czy się dobiję do niego, ale ja bym chciał jego konto zobaczyć, naprawdę, to by było tak lepsze, nie? Dobra, słuchajcie, robimy teraz tak, każdy, kto ogląda ten odcinek, wchodzi na fanpage do Roya i pisze mu prywatną wiadomość, zgódź się na wjazd na konto od Yoshihito Majosze. Wbijacie teraz i upiszecie. Zgadza. I w komentarzu piszecie hashtag wjazd na konto Royo albo hashtag wjazd na konto Nitashi i też możecie zaproponować jakieś swoje osóbki. Więc dobra, w sumie dzięki ci Norif ogólnie za tutaj wystąpienie u mnie i tak dalej. Nie ma problemu, ale oddasz mi konto, tak jak mówiłeś. No nie, no jak 10 tysięcy łapek w górę będzie. No ale jak będzie, to mi oddasz. No tak. Dobra. Ale nic nie ukradniesz. Nie ukradnę, nic obiecuję. Więc kanał Noliwka macie tutaj ogólnie, no i też macie nad nami nasze Instagramy. Instagramy bardzo fajna rzecz, więc wbijajcie, macie je też w opisie, tak samo jak też kanał Noliwka. Tutaj macie poprzedni odcinek z tej serii, no i playlistę. No i tyle. Elo. No, cześć.